7:09. Twój początek dnia. Gościem poranka 7:09 jest Roman Dziedzic, ratownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i prezes Fundacji GOPR. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niedawno mieliśmy Dzień Przewodników i Ratowników Górskich, więc jak wygląda dzień z życia ratownika górskiego? Oj, to bardzo różnie może wyglądać taki dzień, ponieważ zdecydowana większość nas, 90% z ratowników górskich, jest ochotnikami jedynie. Wszyscy są ochotnikami, 10% z nas pracuje zawodowo również w GOPR-ze, a 90% jest jedynie ochotnikami, więc pracujemy na co dzień w różnych miejscach. I nasz dzień wygląda no tak zwykle, aż do czasu, kiedy nie przyjdzie wezwanie. Jeżeli przychodzi wezwanie, to wtedy ten dzień zmienia odrobinę przebieg, kształt. Organizujemy się i jedziemy, czy przemieszczamy się w to miejsce, które jest wskazane w wezwaniu jako miejsce zbiórki. Troszeczkę łatwiej jest opisać taki dzień dyżurowy, bo dzień, w którym po prostu zaplanowany dyżur pełnimy, bo on zaczyna się zwykle gdzieś tam o godzinie 8 lub 9 i zaczyna się sprawdzeniem sprzętu, rozpoznaniem tego, co jest w jakiej kondycji, w jakim stanie, gdzie co jest spakowane, co trzeba uzupełnić ewentualnie, jeżeli komuś się to zapomniało. No i później możemy sobie na przykład udać się na patrol w ten rejon dyżurowania. Możemy wyczekiwać w stacji. No, już zależy od tego, jakie są plany na ten dzień, co jest do zrobienia. Mamy wakacje, a to czas, kiedy turyści, często amatorzy, ruszają na podbój polskich gór. I jak w tym roku to wygląda, jeżeli chodzi o interwencję ratowników i samą postawę turystów? Czy są oni w tym roku odpowiedzialni, czy też nie? Trudno jeszcze mówić o takim generalnym obrazku tego roku, ponieważ jeszcze wakacje trwają, sezon jeszcze trwa i pewnie przyjdzie czas na podsumowania gdzieś tam w połowie września. Natomiast wydaje się, że dotychczas zwykle, patrząc w ujęciu takim kilkuletnim, ruch turystyczny wzrastał z roku na rok w ujęciu rocznym. Wzrost ruchu turystycznego, zwiększona ilość turystów zwykle przekłada się na zwiększoną ilość wypadkowości. Natomiast wydaje się, że turyści dosyć świadomi są i dosyć dobrze się przygotowują w większości przypadków. Oczywiście zawsze znajdą się jakieś ekstrema. Myślę, że ta świadomość nie jest już najniższa, jest całkiem niezła, ale oczywiście my w naszych działaniach prewencyjnych wspólnie z naszymi sponsorami, partnerami pracujemy nad tą świadomością ciągle. No właśnie, mówi pan o tym, że ciągle nad tą świadomością pracujecie, ale czasem i tak zdarzają się przypadki, że ludzie traktują TOPR na przykład jako taksówkę. No pewnie będą się zdarzały takie przypadki, gdzie ktoś tam podejdzie do tego bardzo frywolnie. Myślę, że tego to będzie bardzo trudno uniknąć takich sytuacji, aczkolwiek mówić o nich trzeba i starać się zapobiegać takim sytuacjom trzeba, ponieważ no wszędzie tam, gdzie mielibyśmy podejść, podjechać, pojawić się na wezwaniu, no nie jest do końca uzasadnionym, w tym samym czasie może ktoś potrzebować pomocy naprawdę pilnie, gdzie czas tej reakcji będzie grał szaloną rolę. W związku z tym, no, dlatego staramy się uświadamiać, gdzie tylko możemy, jak możemy, żeby nie traktować w ten sposób tego typu służb, organizacji. A czy my Polacy mamy szacunek do gór? Jeżeli miałbym generalizować, żeby odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie tak lub nie, to oczywiście uważam, że tak, ponieważ na tak duży ruch turystyczny, jaki jest w górach, tych wypadków, patrząc procentowo, nie jest aż tak dramatycznie dużo. Więc na tak postawione pytanie na pewno powiedziałbym, że tak. Natomiast czy wszyscy? No to już na pewno nie wszyscy. A zdarza się, że turyści nie doceniają udzielonej przez was pomocy? Nie wiem, dochodzi na przykład później do procesów? Ja chyba nie znam osobiście zbyt wielu takich przypadków. Może byłbym w stanie przytoczyć jeden z głowy, ale to nie znaczy, że ich nie było więcej. Na pewno było więcej, tylko ja mogę nie znać. Ale chyba nie jest to zjawisko jakieś nagminne. Czyli tutaj trochę odczarowujemy to, bo w mediach co jakiś czas przewijają się informacje o tym nieodpowiedzialnym wezwaniu na przykład TOPR-u, tak? A z tego, co pan mówi, to jednak ta świadomość jest dosyć spora Polaków i to jest jakiś margines.
To jest margines, natomiast dobrze, że one są nagłośniane, te przypadki, bo tak jak powiedziałem, nawet jeden taki przypadek to jest o jeden za dużo, ponieważ w tym samym czasie ktoś może potrzebować realnej pomocy. Natomiast nie wiem, jaka to jest skala akurat w Toprze, natomiast wydaje mi się, że też nie powinna być ona jakaś szczególnie wielka. A jak się przygotować do wyjścia w góry? Przede wszystkim planować i myśleć. Planować, mam na myśli tutaj sprawdzenie prognozy pogody, realną ocenę swojej kondycji i możliwości w przemieszczaniu się w terenie górskim i oczywiście obserwować cały czas w trakcie wycieczki, czy ta prognoza pogody się potwierdza, czy ona się niestety nie potwierdza i zbliża się na przykład burza albo deszcz, albo silny wiatr. I reagować. Jak reagować? No znów na tym etapie przygotowania powinniśmy mieć plan awaryjny, czyli na przykład wychodzimy gdzieś na grań i spodziewamy się, że może się prognoza pogody, która zapowiada piękne słońce, nie sprawdzić, może się zrobić silny wiatr albo burza. Miejmy zaplanowane miejsca, z których zejdziemy wcześniej z tej grani, miejsce bezpieczne w doliny. I oczywiście ważny element to ekwipunek, wyposażenie. Latem pamiętajmy o tym, żeby mieć odpowiedni zapas picia i jedzenie jakieś, najlepiej tego takie energetyczne, oczywiście ciuchy, które ochronią nas przed chłodem, wiatrem, przed wodą, mam na myśli deszcz. I co najważniejsze, pamiętajmy o zainstalowaniu aplikacji Ratunek z tego względu, że w sytuacji, w której my byśmy potrzebowali pomocy lub znajdziemy po drodze, spotkamy kogoś, kto będzie potrzebował pomocy, aplikacją Ratunek będzie nam najłatwiej wezwać skuteczną pomoc i my dostaniemy wówczas dokładne koordynaty miejsca, w którym ktoś potrzebuje tej pomocy, co bardzo, bardzo mocno ułatwia organizację akcji ratunkowej i czas dotarcia do osoby potrzebującej. Mówił pan o tym, żeby sprawdzać prognozę pogody, ale czy taka pogoda, nie wiem, w telefonie iPhone'owa wystarczy, czy to trzeba zainstalować jakieś specjalne aplikacje? Co pan tutaj poleca? Polecam taką aplikację, do której jesteśmy przyzwyczajeni, której najlepiej potrafimy korzystać, która jest dla nas czytelna. Mam na myśli prognozę pogody tutaj taką na kilka godzin, czyli w momencie, kiedy wychodzimy rano w góry, żeby sprawdzić tą prognozę. Tutaj na takich krótkich odcinkach czasowych większość tych prognoz pogody jest dosyć dobra i nie doszukiwałbym się tutaj konieczności instalowania jakiejś super wyrafinowanej aplikacji z super serwisu pogodowego. Jedną z takich rzeczy, które ja czasem obserwuję, bo sam jeżdżę co roku w góry, no to widzę, że niektórzy w góry wybierają się w klapkach, w japonkach. No, bywają takie sytuacje. No, wiadomo, obuwie, które jest w stanie utrzymać kostkę, czyli jest lekko nad kostkę, będzie bezpieczniejsze dla naszego stawu. Natomiast jeżeli ktoś porusza się sprawnie, ma świadomość, stuprocentową świadomość swoich możliwości, umiejętności terenu, w który się wybiera, to myślę, że taki sandał trekkingowy nie będzie jakimś dramatem, nie będzie czymś zdrożnym. Natomiast jeżeli jesteśmy początkującym piechurem, jeżeli nie mamy świadomości swoich umiejętności do końca, jeszcze możliwości, zdecydowanie zalecamy obuwie ponad kostkę. A jaka jest najczęstsza przyczyna interwencji ratowników górskich? Najczęstszą przyczyną jest kumulacja nieszczęść, zaniedbań, bo czym jest wypadek? No wypadek zwykle jest właśnie kumulacją kilku niekorzystnych czynników. Na przykład nie sprawdziliśmy prognozy pogody i nie wyekwipowaliśmy się odpowiednio, a zrobił się deszcz czy burza, prawda? Czyli dwa czynniki, o których wspomniałem, już nałożyły na siebie i doprowadziły do na przykład wychłodzenia albo jakiegoś innego elementu. Często nieprzewidywalność, jakby nieumiejętność oszacowania swoich umiejętności, to jest bardzo często w przypadkach rowerowych, gdzie emocje nas poniosą, chcemy zrobić super zjazd w super trudnych warunkach, no i tutaj technika zawiedzie, nasze umiejętności zawiodą, dochodzi do nieszczęścia. Oczywiście rodzaj tych zdarzeń, tych wypadków będzie zależny od pory roku, od terenu,
w którym się znajdujemy. Czyli tak trochę jak na drodze, tak, jednak ta brawura gdzieś wychodzi na wierzch i później jest przyczyną do różnego rodzaju nieszczęść. Prawdopodobnie tak. Myślę, że tutaj nie bez winy są też różnego rodzaju filmiki internetowe z uprawiania różnych aktywności sportów górskich, gdzie chcemy nadążyć, chcemy być podobni i troszeczkę nas pomoszą takie emocje wtedy. Tak, no widzimy na przykład filmiki, jak ktoś idzie po tym, po Orlej Perci, no to się wydaje, że jest to bardzo proste, a później można się trochę zdziwić. I pewnie dla wielu będzie to bardzo proste, tych, którzy są doskonale do tego przygotowani i trafili w dobre warunki pogodowe, a już będzie zdecydowanie trudniejsze, a wręcz pewnie czasami przerastało, jeżeli no, będzie miało to miejsce u osoby, której technika jeszcze nie sięga tak daleko, a dodatkowo spotkała się z dużym zagrożeniem, z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Czyli drodzy Państwo, wszyscy, którzy zamierzacie wybrać się w góry, to zachęcamy do tego, aby sprawdzać prognozę pogody, dobrze być na to przygotowanym, jeżeli chodzi o obuwie, ciuchy, no i też przede wszystkim mierzyć te siły na zamiary. Tak jest. Planować, realnie planować i myśleć. Cały czas myśleć. Myślenia nie można wyłączyć nawet w takich pięknych okolicznościach przyrody, jakimi są góry. Roman Dziedzic, ratownik GOPR i prezes Fundacji GOPR był moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.